Na początku to jeszcze nie był w ogóle internet. To się nazywało bitnet. Moja wyobraźnia w każdym razie wtedy nie sięgała tego, czym to może się stać. Jak wynaleziono telefony, we Francji strach był, że upadną wszystkie kafejki, bo ludzie się nie będą spotykać. I dzisiaj w stosunku do internetu też są strachy bardzo rozmaite. Wszystkie te strachy, które mamy bez internetu, one się odnajdą w internecie. To nie internet zrodził, ja wiem, pornografię, czy złodziejstwo, czy jeszcze inne choroby społeczne. I to, co jest w życiu społecznym, to się też i znajdzie w internecie. Na to nie ma rady. Internet. Wciąż tajemnicze słowo. Siła napędowa przemysłu, gospodarki, handlu, rozrywki, wolny dostęp do informacji, inspiracja dla twórców, ale także pokusa anonimowości i intymności działania, pornografia i zło. Rozwój społeczeństwa zależy od umiejętności zdobywania i przetwarzania informacji. Do tego najlepiej służy sieć komputerowa. Przez pierwsze 25 lat istnienia sieć była w Stanach Zjednoczonych domeną wojska i uczonych. Armia wiedziała, że sieci nie da się tak łatwo zniszczyć. W Warszawie, na ulicy Chorzej, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Astronomicznym Akademii Nauk działała już wówczas bardzo prymitywna poczta elektroniczna. Pracownicy na dyskietkach pisali listy elektroniczne, a nawet redagowali pierwszą polską gazetę elektroniczną, donosy, którą potem nocą nielegalnie uprawniony pracownik przesyłał modemem do Danii i Szwajcarii. Jednocześnie zbierano podpisy pod petycją do prezydenta Busha. Początkowo chciano zebrać 10 tysięcy podpisów, jednak ze względu bezpieczeństwa zebrano 200 podpisów, za to najwybitniejszych polskich naukowców. Petycja zawierała prośbę o zniesienie embarga amerykańskiego na podłączenie Polski i krajów Europy Wschodniej do międzynarodowej sieci komputerowej Bitnet. Na Uniwersytecie w Princeton badania naukowe prowadził znakomity polski astronom profesor Bogdan Paczyński. On też aktywnie włączył się do walki o przyłączenie Polski do sieci. 10 listopada 1989 roku Paczyński wysłał do doktora Macieja Kozłowskiego historyczny już elektroniczny list. Zakończenie listu brzmiało optymistycznie. Mur się wali, świat się zmienia. Waszyngton nie nadąża, trzymajcie się. W kwietniu 90 roku nastąpiło podłączenie do sieci EARN-BITNET, a 17 lipca wysłano tą drogą pierwszy list. Bitnet nie był jednak tą upragnioną siecią komputerową, ponieważ nie dawał możliwości dostępu do odległych komputerów i w praktyce sprowadzał się do poczty komputerowej. W tym czasie pojawił się w Polsce szwedzki biznesmen Henrik Maltborg, który nielegalnie dołączył naszą inną sieć X25, która miała częściowo takie możliwości, do szwedzkiej sieci DataPack i stamtąd w sposób ograniczony do całego świata. Pamiętam zdarzenie z tego okresu, kiedy profesor Hofmok zapragnął sprawdzić, co oznacza nazwa Enterprise. W praktyce była to nazwa amerykańskiego krążownika. Zostaliśmy namierzeni, oskarżeni o próbę włamania się do systemu bojowego tego okrętu w okresie wojny w Zatoce, a potem okazało się, że nasz dostęp do świata został ograniczony. W działaniach na rzecz dostępu Polski do światowych sieci komputerowych ogromną rolę odegrała naukowa i akademicka sieć komputerowa NASK, działająca początkowo w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie jako samodzielna jednostka badawczo-rozwojowa. Pierwszym dyrektorem NASK-u został profesor Tomasz Hofmokl. To on wprowadził w Polsce pojęcie społeczeństwa informacyjnego. Spotkaliśmy się z Rafałem Pietrakiem na pierwszej konferencji w Międzyszynie w styczniu 1991 roku. Walka o rozwój sieci komputerowej wrzała na wszystkich frontach. Były już w Polsce Bitnet, Deknet i X25. Dla tych sieci budowano infrastrukturę mogącą w przyszłości dać dostęp do sieci niemal każdemu Polakowi. My jednak wierzyliśmy, że przyszłość jest po stronie internetu. Zastanawialiśmy się, jak to praktycznie zrealizować. Rozpoczęcie korzystania z internetu nie wymagało inwestycji w drogie urządzenia czy komputery, ale niezbędne były łącza. I tak zrodził się pomysł wykorzystania czwartego wolnego jeszcze kanału w istniejących łączach. W realizacji zamierzenia pomogły środki otrzymane od Komitetu Badań Naukowych. 17 sierpnia 1991 roku z siedziby Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Chorzej nastąpiła pierwsza wymiana poczty elektronicznej z przyjaciółmi z Centrum Komputerowego na Uniwersytecie w Kopenhadze przy pomocy prawdziwej sieci internetowej z protokołem IP. Dzień ten uważany jest za początek internetu w Polsce.
Pokazaliśmy wysiłek zaledwie kilku osób spośród bardzo wielu. Na całym świecie pionierami w budowie sieci komputerowych byli naukowcy. Dzięki sile ludzkiej inicjatywy Polska wkroczyła w erę internetu.